Cześć wszystkim. W kolejnym odcinku zaczniemy sobie tutaj od siana, jak widzicie. Cztery pełne worki. Nabyłem od sąsiada. Tam było w poprzednich odcinkach pytania, ile daję za siano. No, odpowiem tak, że sąsiad daje za darmo, ale ja tak na przysłowiową flaszkę mu daję, więc tak to wygląda. Tutaj mam trawę z kosiarki, ona idzie na pościółkę dla kaczogęsi. Tutaj mi jeszcze trochę tej suchego sianka, tak pół na pół suche z mokrym, też na pościółkę. Tu jak widzicie bałagan, dzisiaj po odcinku będę to ogarniał, żeby to ładnie wyglądało. Dzisiaj dokupiłem sobie 50 kg pszenicy. Tu jeszcze mi w worku zostało, w takiej beczuszce po piwie trzymam właśnie sobie tą pszenicę. No i tutaj tyle. Drzwi jak zawsze jeszcze nie nasmarowałem. Znowu zapomniałem, ale to spokojnie, jeszcze uda mi się nasmarować. Tutaj kurka siedzi na jajkach. Zobaczymy, ile ma pod sobą. O, 3. Więc na razie ją zostawimy. I już się rozdarła. No i tak. Na polu tak to wygląda. Przez 2 dni padało bez przerwy. Było mokro. Wygrabałem to i już trochę podeszło. Tutaj skrzynkę mam na trawę. Królikom mu za chwilkę będę szedł im kosić. No i co, może zajrzyjmy do malowań. Ganiają. Dostałem przed chwilą granulat z owsem. Cała gromadka. Wszystkie 8 sztuk. Ładnie się odchowują. Więc z tego powodu się cieszę. Zwierzyniec. Zajrzyjmy może tu obok do samiczki młodej. Ona jeszcze tak z 2 miesiące będzie do zakocenia. Ona będzie do zakocenia. Jak i również ta tutaj, ta za miesiąc już pójdzie do samczyka. A zapładniać będą samiczki u mnie. Pierwsze miejsce będzie miał do zapładniania ten samczyk. On będzie zapładniał tą białą i tamtą jeszcze raz, a do tamtej rudej pójdzie samczyk ten. I tam były wątpliwości w komentarzach, że to jest rodzina do tej samiczki. Już zapewniam was, że nie, jest to nieprawda, to jest daleka rodzina, może nawet nie rodzina, pokrewieństwa nie ma. Więc tak to wygląda. I co, może jeszcze pójdziemy do kaczogęsi na wybieg. Kaczogęsi bardzo ładnie wyrosły, już się zaczynają białe robić. Więc zobaczycie sami. Tam jeszcze u góry przeniosłem sobie te rozsady, widzicie, domoczyło do nich przez te deszcze, więc tu pod dach włożyłem, żeby nie lało, żeby nie zgniły. A są tam posadzone dynie, cukinie, patisony i kabaczki. Więc dobra, widzimy się u kaczogęsi. Dochodzę właśnie tutaj do wybiegu, tam już widać kaczogęsi.
wyjdziemy sobie tu, ale jeszcze zapomniałem wspomnieć, bo tam już wspominałem o sianie, które zakupiłem, ale również jeszcze później będę szedł po 5 kostek słomy, bo mi też brakuje i to mi wystarczy już prawie do sianokosów i do żniw. Kaczki, jak widzicie, kaczogęsi już się zaczęły robić białe. Już są wielkie, większe. Spore się już zrobiły. Już dostają piórek. Sami możecie zauważyć. Jeszcze inne białe mają na szyi. Żółte jeszcze jedynie na szyi i na głowie im zostało. Ale też już to zanika. Tam w oddali słychać strzały petard, ale to dlatego, że sąsiad straszy tak pszczoły, gdyż zaczęły mu się roić i łapie je, płoszy je. Więc tak to wygląda. Dzisiaj tu mają chleb moczony, kaszę i ziemniaki. I tutaj pasza, woda jeszcze już się im skończyła. Dostały jakieś 15 minut temu, więc następną porcję tak za godzinkę, za dwie. Tutaj jeszcze im rzuciłem z pola brukiew, bo przebierałem co gorsze, żeby to rozrzedzić tam, żeby to jakoś rosło, ale jakoś niechętnie to jedzą, więc to będę musiał jeszcze tak chwilę zostawić i wywalę tam gdzieś w krzaki. Zobaczcie, jak ładnie już rosną te kaczogęsi. Jeszcze raz serdecznie polecam spróbować hodować te ptaki. Nie drogo w utrzymaniu, wystarczy mieć wybieg, tam kupić raz na jakiś czas paszę. Padła mi bateria, a chciałem wam jeszcze końcówkę dograć, więc tak jak wspominałem, hodowla kaczek nie jest trudna, nie jest skomplikowana. Tak jak wspominałem, wystarczy wybieg z trawą zielonką, do tego jakieś jedzenie, na przykład tak jak ja, ziemniaki gotowane, kasza, chleb moczony. No i tam od czasu do czasu, jak mówiłem, kupić paszę, aby miały. No i oczywiście wody pod dostatkiem. No i to wszystko. Można też do paszy dodać, do tego co mówiłem, jedzenia, pokrzyw siekanych. No i co tam jeszcze będziecie uważać za słuszne. Ja wspomniałem już co ja daję, więc wszystko jasne. No i co, na dziś to tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. I niech się darzy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.